Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku derbowa niedziela, kontrowersyjny remis w Madrycie, zwycięstwo United w Manchesterze, Joan Laporta prezydentem FC Barcelony, piękne gole polskich obrońców we Włoszech, dwie asysty Zielińskiego, Milik odpada z czwartoligowcem, Robert Lewandowski chwali Erlinga Haalanda, odważny Pirlo posadził na ławce Cristiano Ronaldo, Rangersi z mistrzostwem Szkocji. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, 8 marca, Dzień Kobiet. Według statystyk na YouTube kobiet na naszym kanale jest prawie 9%. Z tego powodu dziewczyny, kobiety, chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia w imieniu swoim oraz w imieniu wszystkich widzów. Super, że jesteście, fajnie, że dopełniacie tę część kanału. A teraz już informacja do wszystkich, nie tylko do kobiet. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, klikaj czerwony przycisk na dole. Zachęcam także do zostawienia kciuka w górę. Daj znać, że jesteś tutaj aktywny. A teraz lecimy z newsami. Miłego oglądania. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. W minioną niedzielę mogliśmy oglądać prawdziwe piłkarskie hity. W Madrycie Atletico na Wanda Metropolitano podejmowało Real. Podopieczni Diego Simeone ostatnio złapali małą zadyszkę, jednak wciąż są głównym faworytem w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Natomiast królewscy, jeżeli chcieli pozostać w grze o tytuł, nie mogli tego spotkania przegrać. Mecz dostarczył wielu emocji. Zakończył się on remisem 1-1. Dla Atletico trafił Luis Suarez, po drugiej stronie na listę strzelców wpisał się Karim Benzema. Bramek mogło paść więcej. Między innymi w 80. minucie, kiedy to kapitalnymi paradami popisywał się Jan Oblak po strzałach wspomnianego francuskiego napastnika. Nie obyło się również bez kontrowersji. W 40. minucie spotkania ręku we własnym polu karnym zagrał Mario Hermoso, tym samym blokując zmierzającą futbolówkę w kierunku Casemiro. Goście domagali się ewidentnego karnego. Sytuacja była analizowana przez VAR oraz sędziego głównego. Po ponad 2 minutach ostatecznie jedenastka nie została podyktowana, co spotkało się z ogromnym oburzeniem nie tylko piłkarzy, ale również kibiców. Z wyniku najbardziej zadowolona jest FC Barcelona, która odrobiła kolejne 2 punkty do lidera z Madrytu. Jak widać, wszystko się jeszcze może wydarzyć. W Anglii natomiast doszło do derbów Manchesteru. Na Etihad Stadium City podejmowało United. Faworytem byli gospodarze, którzy odnotowali 21 zwycięstw z rzędu. Jak się jednak okazało, więcej wygranych nie będzie. Czerwone Diabły po bramkach Bruno Fernandesza oraz Luka Shawa wywożą bardzo cenne 3 punkty. Pomimo porażki, City wciąż jest liderem Premier League z 11-punktową przewagą nad drugim United. Pomimo porażki, The Citizens wciąż są faworytami do wygrania ligi. Tylko katastrofa może odebrać im tytuł. Pozostając jeszcze w temacie Anglii, trzeba wspomnieć o kolejnej kompromitacji Liverpoolu. Podopieczni Jurgena Kloppa na Anfield Road odnieśli kolejną, 6. już porażkę z rzędu. Tym razem 3 punkty dopisało sobie walczące o utrzymanie Fulham. The Reds spadli już na 8. miejsce w ligowej tabeli. Perspektywa europejskich pucharów w przyszłym sezonie jest coraz bardziej odległa. Liverpool musi się wziąć w garść, jeśli chce jeszcze pomarzyć o top 4 w tym sezonie. Czy to początek końca Kloppa na Anfield Road? Czy może chwilowy kryzys, który przeminie, gdy do gry wrócą kontuzjowani piłkarze? Jak myślisz? Daj znać w komentarzu. Kartka z kalendarza. 8 marca 1899 roku w Niemczech założono klub piłkarski Eintracht Frankfurt. Tego samego dnia 1990 roku w hiszpańskim Mutriku urodził się Asier Illaramendi, piłkarz Realu Sociedad oraz trzykrotny reprezentant Hiszpanii. 8 marca 1991 roku w słowackiej Bratysławie na świat przyszedł Robert Mak, piłkarz węgierskiego Ferencvaroszu oraz 60-krotny reprezentant Słowacji. Joan Laporta nowym prezydentem FC Barcelony. Tak wskazują pierwsze sondaże na zlecenie Televisió de Catalunya. Według niego ponad połowę głosów otrzymał wspomniany Laporta, około 30% dostał Victor Font, a trzeci Toni Freix około 10%. Wyniki nie są jeszcze oficjalne, jednak wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy nowego prezydenta Dumy Katalonii. Wydaje się, że jest to bardzo dobra informacja dla Blaugrany. Priorytetem Laporty jest zatrzymanie Lionela Messiego na Camp Nou. Z pewnością jest to odpowiednia osoba, ponieważ Joan ma bardzo dobre relacje z Argentyńczykiem. Laporta pełnił już funkcję prezydenta FC Barcelony w latach 2003-2010. Najprawdopodobniej, jeżeli teraz oglądasz ten materiał, Joan Laporta jest już oficjalnie zwycięzcą wyborów. Miniona niedziela była pełna polskich akcentów na europejskich boiskach. Bardzo dużo działo się we Włoszech, tam szaleli nasi obrońcy. W meczu Crotone z Torino kapitalną bramką popisał się Arkadiusz Reca. Drużyna Polaka wygrała 4-2. W innym spotkaniu włoskiej Serie A Sampdoria zremisowała 2-2 z Cagliari. Tam ładną bramką popisał się inny defensor, Bartosz Bereszyński. Do tego bardzo dobry występ zaliczył Piotr Zieliński.
Jego Napoli pokonało Bolonię Łukasza Skorupskiego 3-1, a sam Piotrek zaliczył asysty przy golach Insigne i Osimhena. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do Francji. Tam Marsylia rywalizowała z czwartoligowym Caen Roussillon w ramach Pucharu Francji. Od pierwszej minuty spotkanie rozpoczął Arkadiusz Milik. Co prawda Polak zdobył gola, jednak jego zespół skompromitował się i przegrał 1-2. Dla reprezentanta Polski jest to trzeci gol w piątym meczu dla Marsylii. W miniony weekend doszło do starcia dwóch najlepszych dziewiątek na świecie, Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Der Klassiker przyniósł nam niezwykle wiele emocji oraz bramki strzelane przez wymienionych bohaterów. Lewy zanotował hat-tricka, natomiast Norweg zdobył dwie bramki, a samo spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bawarczyków 4-2. Po meczu kapitan reprezentacji Polski został poproszony o opinię na temat Haalanda. Zdobył dwie bramki i ma ogromny potencjał. Ma wielki talent i już udowodnił, ile goli może strzelać. Ma przed sobą wspaniałą przyszłość i musi rozwijać się krok po kroku. Lewandowski zwrócił uwagę również na to, że pod nieobecność Norwega na boisku drużyna BVB zaczęła się spisywać znacznie gorzej. Dla niego wszystko jest możliwe. Myślę, że koledzy z drużyny czują się lepiej, gdy jest na boisku. Zawsze jest gotowy, by zdobywać bramki. Jest głodny goli. Nie gra tak, jakby miał 20 lat. Haaland w obecnym sezonie Bundesligi zdobył 19 bramek. To o 12 mniej od dorobku Lewandowskiego. W weekend Juventus mierzył się z Lazio Rzym w ramach Serie A. Był to bardzo ważny mecz w aspekcie pozostania w walce o Mistrzostwo Włoch. Stara dama nie może sobie pozwolić na potknięcia, aby pozostać jeszcze w punktowym kontakcie z Interem Mediolan. Co ciekawe, mecz przeciwko Rzymianom na ławce rezerwowych rozpoczął Cristiano Ronaldo. Nie przeszkodziło to jednak Juventusowi na zwycięstwo 3-1. Portugalczyk na murawie pojawił się dopiero w 69 minucie spotkania. Po meczu swoją decyzję tłumaczył szkoleniowiec Andrea Pirlo. Grał 8 czy 9 kolejnych meczów, więc zaplanowaliśmy, że tym razem zacznie na ławce. Musiał odpocząć. Rozmawialiśmy o tym w ciągu tygodnia. Cristiano to wartość dodana dla drużyny. Kiedy da się mu piłkę, to zawsze może się coś wydarzyć. Często z nim w składzie zaczyna się od prowadzenia 1-0. Z pewnością wpływ na tę decyzję miał wtorkowy mecz Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. W nim stara dama musi odrabiać straty, ponieważ w pierwszym meczu w Portugalii przegrała 1-2. W rewanżu Cristiano Ronaldo może okazać się kluczową postacią. Jak poukładaną i dobrze grającą drużyną są Rangersi, mogliśmy zobaczyć w dwumeczu z Lechem Poznań. Steven Gerrard stworzył prawdziwego potwora, który właśnie w miniony weekend zapewnił sobie Mistrzostwo Szkocji. Stało się tak dzięki bezbramkowemu remisowi Celticu z Dundee United. W chwili obecnej Rangersi mają już 20 punktów nad swoim największym rywalem. The Gers w dotychczasowych 32 kolejkach odnieśli 28 zwycięstw oraz zanotowali 4 remisy. We wszystkich meczach stracili tylko 9 bramek, co jest rezultatem niesamowitym. Co ciekawe, w następnej kolejce dojdzie do starcia Celticu z Rangersami na Celtic Park. Podopieczni Gerrarda przyjadą do swoich największych rywali już jako nowi mistrzowie Szkocji. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału Na Dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro, do zobaczenia! Sponsorem kanału jest LVBet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.